Siemanko Szyszomaniacy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Koszek, a wy jesteście na kanale Szysza Project. Za chwileczkę myślę, że bardzo ciekawy materiał, mianowicie recenzja cybuchu od firmy Olla Bowls Fortuna, czyli cybuszek, który w top 3 cybuchów z roku 2020 zajął pierwsze miejsce, więc myślę, że materiał będzie interesujący. Zapraszam was bardzo serdecznie. Cybuszek, jak widzicie, znajduje się już przede mną. Tak się prezentuje, tak wygląda. Swoją drogą był nieźle już tutaj testowany i jarany, co widać zresztą po górze, której nie chce mi się non-stop domywać i czyścić. Także kopcę na nim dość sporo. Zacznę od tego, że powiem wam parę takich ciekawostek i rzeczy, zanim przejdziemy sobie do moich kryteriów oceny. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję tutaj firmie Olla za taki miły akcent w postaci, słuchajcie, logo i napisu Shisha Project, który mi wymalowali ręcznie, właśnie ręcznie na tym cybuchu. Pierwszy taki fakt, jeżeli chodzi o te cybuchy firmy Olla, to są cybuchy z Włoch, dokładnie z Florencji, wykonywane z włoskiej gliny i one są wykonywane ręcznie, a dodatkowo ręcznie malowane. Co zresztą widać, ten akurat nie ma jako takich kolorów, ale są cybuchy, mają bardzo bogatą kolekcję, gdzie te cybuchy są naprawdę ręcznie malowane i naprawdę fantastycznie to wygląda. Jeżeli chodzi o tutaj akurat Fortunę, to z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że w ogóle firma inspiruje się mitologią, bóstwami i tak dalej. Akurat Fortuna to jest, jeżeli chodzi o wierzenia rzymskie, bogini losu na przykład i fortuny oczywiście. Tutaj taka właśnie ciekawostka i to jest bardzo fajne, że te nazwy tych cybuchów też właśnie często pochodzą z jakiejś mitologii, z jakichś bóstw, jakieś, wiecie, jakieś historyczne rzeczy. Zresztą też fajnie wyglądają, tu widać taką głowę jakby lwa, więc wykonanie też jest bardzo ciekawe. O tym też powiem później, jak już przejdziemy sobie do tego kryterium. Dodatkowo, słuchajcie, właśnie cybuchy są przede wszystkim ręcznie malowane, ręcznie wykonywane od początku do końca. Ten cybuch to cybuch typu funel, co widzicie zresztą tutaj. Bardzo fajnie, bo kompatybilny z większością nakładek HMD poprzez takie tutaj żłobienie, gdzie naprawdę każda z tych nakładek bez problemu nam się zmieści. Kolejną ważną rzeczą jest, że cybuch utrzymuje naprawdę fajną temperaturę, nie przewyższa 100 stopni Celsjusza, co daje nam bardzo dobre rozprowadzanie ciepła i cybuch jest moim zdaniem łatwy w obsłudze, to znaczy wystarczy na nim zapalić kilka razy, żeby załapać tak naprawdę, jak tutaj ten tytoń odpowiednio nałożyć i jak sobie na jakiejś nakładce palimy. Także to są takie ciekawostki, jeżeli chodzi. Firma też pojawiła się stosunkowo niedawno i naprawdę, jeżeli chodzi o rynek tutaj szyszowy, no to troszeczkę namieszała, bo ich cybuchy są naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie na darmo Fortuna wylądowała jako pierwsze miejsce w zestawieniu w zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi o top 3 cybuszki. Tak jak mówię, bardzo fajne wykonanie, bardzo ciekawe, parę tych ciekawych aspektów nawiązania do tej mitologii, coś innego, coś ciekawego na rynku, w dodatku bardzo dobrze wykonane, ale o tym za chwilkę. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego kryterium, za chwileczkę wam je omówię. No dobra, zacznijmy sobie od wyglądu tego cybuszka. Jeżeli chodzi o wygląd, widzicie, że jest on bardzo, bardzo nietypowy. A tak jak mówię, mam tutaj taką głowę lwa, cybuch jest dość potężny, w ogóle jest masywny, słuchajcie, ten cybuch waży 0,5 kg, więc tutaj jest użyty kawał solidnej gliny, bardzo dobrze zresztą wykonany i zobaczcie, że on bardzo nietypowo i ciekawie wygląda. Tutaj bardzo taki szeroki, bardzo duży, w ogóle cybuch sam sobie jest stosunkowo potężny. Słuchajcie, jednym on przypadnie do gustu, innym nie do końca. Dlatego, że jest to właśnie, jeżeli chodzi o wygląd, dla mnie taka swoista nowość, coś zupełnie innego, odbiegnięcie od jakiegoś tam stylu czy trendu. Oczywiście, jeżeli mówię o wygląd, to tutaj jest to nawiązanie do tej mitologii, do tych bóstw i tak dalej, także to często zobaczycie, chociażby po malowaniu, jeżeli też tutaj te cybuchy inne będziecie chcieli sobie przejrzeć. No i też jeszcze dopowiem, że Fortuna, że firma Olla robi między innymi cybuchy, zaczęła robić teraz już produkcję również cybuchów typu masta. Wcześniej robiła same funele, teraz mamy jeszcze dodatkowo masty, różne rodzaje, różne kolekcje. Wygląd nietuzinkowy, ciekawy, na pewno tak jak mówię, bardzo, bardzo nietypowy. Mi on osobiście bardzo pasuje, dlatego że dla mnie jest to coś zupełnie nowego, coś innego na rynku, co od razu też mnie zainteresowało. Gruby, masywny, wielki, 0,5-kilogramowy cybuch, ale przede wszystkim z fajnym właśnie takim motywem, czy to lwa tutaj, czy taki w ogóle poszerzony, duży i spory. W
fajnie, fajnie naprawdę wyglądający, cieszący oko ogólnie i na pewno no, nie jedna osoba by zwróciła na ten cebuch uwagę, także jeżeli chodzi o wygląd, jest bardzo, bardzo dobrze. Przejdźmy sobie teraz do wykonania tego cebucha. Wspomniałem Wam już wcześniej, już nawet jak opowiadałem o tych pierwszych ciekawostkach, że jest to biała włoska glina, która jest odpowiednio właśnie tutaj ręcznie, że tak powiem, ręcznie. Normalnie też widziałem właśnie z produkcji, jak ta firma ręcznie tutaj żłobi fajnie i robi nam te cebuszki. Bardzo dobrej jakości właśnie biała glina. Dodatkowo te cebuchy właśnie są... No, oczywiście nie ten, ale poza tym małym tutaj akcentem z tyłu, są ręcznie malowane, co też jest takim swoistym małym dziełem sztuki. To jest bardzo fajne, bardzo ładnie to wygląda. Możecie sobie przejrzeć, polecam zerknąć na produkty firmy Olla i zobaczyć właśnie inne te cebuchy, inne te malowania. Oczywiście za takie ręczne malowanie przyjdzie nam też zapłacić, bo jest to jakby nie patrzeć robota jednej osoby, która te cebuchy, może nie jednej, może wielu, która te cebuchy ładnie po prostu ręcznie maluje, tak? Cały czas siedzi przy tym i wykonuje dla nas taki ładny cebuch. Dlatego naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie tego produktu, to też jest klasa, po prostu klasa. Według mnie cebuch w ogóle też oczywiście, jak wrzucimy go na uszczelkę, jest, mimo swojej masy i tak dalej, jest bardzo stabilny. Tutaj jest bardzo dobrze zrobione to wejście na uszczelkę, możemy rzucić grubszą uszczelkę, nie ma żadnego problemu. No i przede wszystkim ogromnym plusem jest ta kompatybilność naprawdę z większością hiterów. Ja tu paliłem na Lotusie 2, Lotusie jedynce, zamienniku Lotusa, Cepelinie i naprawdę każda nakładka wchodzi bez problemu. Dodatkowo właśnie jeżeli chodzi o wykonanie, trzymanie tej temperatury. To jest dla mnie ogromny plus, uważam, szczególnie dla osób, które też na przykład chciałyby kupić dobrego funela. Moim zdaniem to jest bardzo dobry funel. I chciałyby właśnie na przykład zacząć od czegoś, co, że tak powiem, troszeczkę wybacza błędy. Moim zdaniem ten cybuch troszkę wybacza błędy, dlatego że jeżeli nabijemy powiedzmy troszeczkę za dużo, to na początku być może ta nakładka, jak nam się tam styka czy coś, lekko przypali tytoń, ale później ta temperatura wróci do normy, normalnie możemy sobie fajnie popalić. Jeżeli ktoś już się bardziej zna, to naprawdę wyciągnie z tego cybucha mega kłęby dymu i fajną sesję, a dodatkowo smak. Jak na funela, naprawdę bardzo dobrze ten cybuszek oddaje smak. Bardzo duże chmury, bardzo fajny smak, zresztą rozpalimy sobie za chwilkę, też to zobaczycie, mam nadzieję. I ja sobie na tym cybuszku też zapalę, żeby wam powiedzieć o jakości palenia i tak dalej. Także naprawdę wykonanie jest mega dobre. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest właśnie fakt, że osoby, które na przykład przeskakują na jakiegoś lepszego funela, spokojnie, śmiało mogą brać sobie fortunę, bo ten cybuch naprawdę wybacza te błędy i jak na początku byśmy nie nabili, myślę po 3-4 nabiciach znajdziemy taki swój optymalne swoje nabicie, gdzie będziemy fajnie ze smakiem palić tą sesję. Także moim zdaniem tutaj wykonanie produktu też jest mega, mega dobre. No dobra, moi drodzy, przejdźmy sobie do setupu, a ten myślę, że Was troszeczkę zaskoczy i będzie naprawdę fajny i ciekawy. Po pierwsze, mam tutaj fajeczkę Mose Breeze 2, na której będę palił z oczywiście tutaj wężem oraz ustnikiem też od firmy Mose. Zapalimy sobie, słuchajcie, na fortunie, która oczywiście dzisiaj w naszym odcinku. Na topkę pójdzie Zeppelin Zit Clouds, jeżeli chodzi o węgielki C26, Coco Pers. I słuchajcie, smaczek jakiś dzisiaj sobie zapalę, to będzie tak dokładnie Kult C104, czyli tak naprawdę arbus mięta. Ten smaczek sobie dzisiaj zapalę. Za chwileczkę rozpalam węgielki, nabijam cybuch i zobaczymy jaka będzie tak naprawdę sesja. Myślę, że setup fajny i setup ciekawy. No dobra, moi drodzy, przyszedł czas na jakość palenia, czyli to, co nas chyba najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o tutaj fajeczkę. Obrócę sobie może w drugą stronę, żeby mi tutaj wąż nie przeszkadzał. A będzie nawet, o, ładnie widoczne, mam nadzieję, moje logo. Zapalmy sobie, zostawiłem, słuchajcie, wziąłem dwa buszki raptem przed chwilą. Zostawiłem sobie specjalnie na hiterze, żeby tutaj odpowiednią temperaturę załapać. Zobaczymy, jak się pali. No i słuchajcie, to jest trzeci buch i to jest to, co właśnie Wam mówiłem. Odpowiednie nabicie tej fortuny i możecie naprawdę walić mega fajne, gęste kumulusy. Dodatkowo smak oczywiście tutaj jest w 100% wyczuwalny, zresztą zaraz Wam o tej jakości palenia jeszcze powiem, troszeczkę fajeczkę popalę. Sami widzicie, że pali się naprawdę, słuchajcie, zacnie. Jakość palenia
też jest naprawdę na mega dobrym poziomie. Zresztą na tym cybuszku podjęliśmy już, zresztą widzieliście po górze, jaka jest zjarana wielokrotnie tak naprawdę. Ostatnio, jeżeli mam być szczery, to stał się on jednym z moich ulubionych cybuchów, więc bardzo często z niego korzystam. Właśnie w takim setupie z Eat Cloudsem, gdzie wrzucam, słuchajcie, 3 kostki do środka. Akurat kokopersy, dlatego że one mają wysoką temperaturę, naprawdę bardzo wysoką i po prostu w trakcie sesji jedyne, czym się bawię, to nakładką. Z czasem czuć leciutkie drapanie, zdejmuję nakładkę, potem nakładam ją ponownie i wyciągam właśnie takie chmury, jak widzieliście. Czyli są to naprawdę pokaźne, fajne kumulusy. Co Wam mogę powiedzieć? Jakość palenia absolutnie sztos, naprawdę. Po drugie właśnie ta łatwość rozpalenia tego cybuszka, w zależności od nabicia. Raczej przy funelu polecam nabić go luźniej, dość wysoko, ale luźno, żeby ten tutaj był rozłożony luźno i żebyśmy mieli tak równomiernie, ładnie rozłożony ten cybuch w całym tym funelu. Słuchajcie, smak jest w 100% wyczuwalny, zapach tak samo, chmury, sami widzicie, że naprawdę wale mega potężne, fajne komulusy, więc jeżeli miałbym tutaj oceniać, to byłaby na pewno dyszka za to. Wiecie, że nie oceniam cybuchów i tak dalej, ale na koniec Wam też powiem, bo akurat w przypadku tego cybucha warto jedną rzecz fajną nadmienić. I tak jak mówię, cybuszek naprawdę, jeżeli chodzi o jakość palenia, mega. No dobra, moi drodzy, przyszedł czas na cenę do jakości. Ten cybuszek można kupić za około 150 zł. I powiem Wam, że w mojej opinii nie jest to drogo. Uważam, że cena jest jak najbardziej adekwatna. Dlaczego? Zacznijmy sobie w ogóle od tego, że jest to cybuch ręcznie robiony. Niektóre cybuchy są nawet, tak jak mówiłem, mam ręcznie malowane. I cybuch taki, po drugie, bardzo fajny, jeżeli chodzi właśnie o nakładanie różnego rodzaju nakładek. Więc jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. Dodatkowo palenia tak samo. Więc jeżeli chodzi o stosunek jakość do ceny, uważam, że jak najbardziej adekwatna. Nie jest to cybuch z jakiejś tam półki, nie wiem, 200-250 zł albo więcej. Tylko za 150 zł możecie mieć naprawdę bardzo dobrego funela. Teraz słuchajcie, czuję leciutkie gryzienie, to co mówiłem też wcześniej, bo palę na tych 3 węgielkach. Zdejmuję sobie topkę na jakiś czas, około 5 minut, palę sobie dalej, ponownie zakładam topkę. Chmury mogą być ciutkę mniejsze, ponieważ temperatura mi troszeczkę zejdzie, ale zarazem tytoń też się nie przypali. Więc bardzo łatwo tutaj operować tym, akurat w przypadku tej topki. Słuchajcie, stosunek jakości do ceny jest dla mnie bardzo dobry. Uważam, że bardzo dobry. Za 150 zł, mówię, mamy taki naprawdę dobry cybuszek. Już naprawdę taki dobry cybuch typu funel, więc tutaj jak najbardziej też pozytywnie, bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o cenę do jakości. No dobra, szyszamaniacy, przyszedł czas na podsumowanie naszego cybuszka od firmy Olla, dokładnie cybuszek Fortuna. Słuchajcie, powiem tak w skrócie też, jeżeli miałbym oceniać ten cybuch, wiecie, że cybuchów nie oceniam, jeżeli chodzi o skalę, ale ważna rzecz jest taka, że ten cybuszek, tak samo jak u mnie jeden jedyny produkt do tej pory, czyli Quasar Raz, dostałby dyszki, same dyszki i byłby to dla mnie produkt mega, mega taki idealny. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, wygląd mnie osobiście bardzo się podoba. Już Wam o tym mówiłem, że jest to ręczna robota, ręczne malowanie, wszystko to jest wykonane ręcznie. Jakość tego produktu, jak najbardziej biała włoska glina, dostosowany do tych nakładek, wszystko to, co mówiłem tak naprawdę wcześniej. Jakość palenia, sami widzicie. Dalej te fajne, takie wiecie, wielkie chmury nam się tutaj unoszą, smak cały czas jest wyczuwalny i naprawdę sesja jest bardzo, bardzo przyjemna i stosunek jakości do ceny jak najbardziej adekwatny do tego produktu. Także z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Fortuna zyskałaby u mnie same dyszki i byłaby produktem dla mnie też, jeżeli chodzi o cybuszki. Na razie typu funel też takim idealnym, mega, mega dobrym, dlatego jest to moim zdaniem produkt na pewno godny polecenia i ląduje jak najbardziej w ulubionych, jeżeli chodzi o Shisha Project. Także to tak podsumowując właśnie całość, jeżeli chodzi o ten cybuszek. Dodatkowo słuchajcie, chciałem Wam nadmienić dwie rzeczy. Oczywiście cybuszek możecie nabyć też u mnie w sklepie, do czego oczywiście zapraszam, jeżeli tylko macie ochotę. I dokładnie dzisiaj nie na darmo też wystąpiła u mnie fajka Mouse Bristu. Mianowicie, zaraz Wam powiem.
warto też troszkę się tym smakiem porozkoszować i popuszczać takie wielkie chmury. Mianowicie ta fajeczka również wyląduje w sklepie już w tym tygodniu, czyli po emisji tego odcinka, myślę, że to będzie koło wtorku, środy. Także jeżeli byście chcieli nabyć czy ten cybuszek, czy fajkę, to będą dostępne w sklepie Shisha Project. Słuchajcie, wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Powiedziałem Wam, że fortuny akurat co jak co, ale reckę muszę zrobić, bo mówię, takie produkty jak te mi się wydaje, że warto polecać i naprawdę firma Olla odwaliła kawał dobrej roboty. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i łapcie jednego jeszcze fajnego, mega śniego buszka.